Cześć Szymonie. Cześć Sylwku. Mamy do omówienia 40. tom naszej wielkiej kolekcji komiksów Bohaterowie Złoczyńcy o nazwie... Flash, zabójcza prędkość. Zgadza się. Ashed proponuje nam niewydaną nigdy wcześniej w Polsce historię Wally'ego Westa, Flasha. I choć co prawda, jeden zeszyt pojawił się w kolekcji Eagle Moss, numer 92. Tak, całości nie mieliśmy, prawda? Nie było w całości. Tak. Do tej pory poznaliśmy występ Barry'ego Allena we Flashu Odrodzenie. Jest to numer 6. Następnie dostaliśmy kultowy Flashpoint, zaburzony Continuum, numer 31. I w tym momencie otrzymujemy Flash, zabójczą prędkość, z którą łączy się coś. Coś związane z... godziną zero. Dokładnie, akurat to pokazuje. Standardowo jak to na Hachette, kolejność jest na opak. Powinniśmy mieć kryzys na nieskończonych ziemiach. To godzina zero, Flash Odrodzenie, ten tom szósty i dopiero Flashpoint. A nam się trochę to pomieszało w kolejności. No, mamy zaburzone kontinuum, więc przejdźmy teraz do intro. Okładka Flash Zabójcza Prędkość przedstawia nam kilkoro sprinterów. A są nimi Jay Garrick, Impulse, Wally West, Max Mercury i Jesse Chamber. Wplątani oni zostają w wir kilkuwątkowych wydarzeń prowadzących do jednego finału. Czy chciałbyś omówić pokrótce, o czym jest ta historia, zanim ja przejdę do kadrów i wyjaśnienia po swojemu? Dobra, to ja powiem inaczej, co zapamiętałem z tej historii. Mamy jakby dwa takie, powiedzmy, wątki fabularne, które się na siebie zazębiają, ze sobą powiązane. Jeden wątek to jest dziennikarskie śledztwo narzeczonej, kochanej Wally'ego Westa, czyli Lindy Park, która tropi jakiś kult węży czy coś takiego. Na początku wydaje się, że to jest takie stosunkowo niewinne, stosunkowo bezpieczne, nie przejmuje się, ale z czasem ten kult okazuje się czymś znacznie, znacznie poważniejszym, niż by się początkowo wydawało. I to jest ten jeden wątek, nazwijmy, który można powiedzieć, że jest w dużej części osią tej fabuły. Równolegle Wally West ma jakiś problem z mocą. Plątuje się to jeszcze do tego kryzys w czasie, czyli ta godzina zero. I on w pewnym momencie jest odmieniony, sam do końca nie chce się przyznać, co się z nim dzieje. I to też koresponduje z tym, powiedzmy, pierwszym wątkiem, o którym mówiłem. Jest to też oczywiście powiązanie z podróżami w czasie, ponieważ we Flashach prawie zawsze jest podróże w czasie i to też ma swoje etapy, elementy, konsekwencje i zagrożenia, że tak określę. Tak, ja natomiast posłużę się ciekawym fragmentem, bo początkiem każdego zeszytu mamy wprowadzoną narrację w pierwszej osobie i tym narratorem jest Wally West. Posłużę się więc informacją z Flasha 93. To jest sam początek i zobaczmy. Nazywam się Wally West, jestem Flash, najszybszy z ludzi. Dobrze nim być, gdy idziesz ze śmiercią w zawody. Ta żywa piła tarczowa wpijająca się w moją szyję to Bart Allen, zbieg z 30 wieku. Krewny, u którego odziedziczona superprędkość zaczęła zwyczajnie szaleć. Jego babcia, moja ciocia Iris, sprowadziła go do moich czasów w nadziei, że potrafił nauczyć Barta, jak kontrolować jego hipermetabolizm. Im szybciej porusza się Bart, tym szybciej się starzeje, jeśli szybko nie postawię go do pionu. Nie znajdzie sposobu na zrównoważenie jego prędkości. Umrze jak starzec w ciągu godziny. Jak idzie ta edukacja z marnym skutkiem? Do tego on potrzebuje drużyny. Ups, co jest? Usiądź. Ze skutkiem natychmiastowym wdrażamy nowy program nauczania, który obejmuje nas obu, ciebie i mnie.
Pozwól więc, że przedstawię cię gronu pedagogicznemu. Tak, i mamy tutaj grono pedagogiczne składające się właśnie ze sprinterów pokazanych na okładce. Zrzuć to na maksa. I to jest jeden z wątków. Drugi wątek, o którym wspomniałeś, to jest wątek związany z Lindą Park, miłością Wallego, która jest reporterką. I wszczyna ona śledztwo związane z tajemniczym kultem, z Bogiem Węży. I zobaczmy ten fragment. Na tym kończymy pierwszą część mojego raportu o tajemniczych sektach czcicieli węży w Keystone City. Dla kanału czwartego mówiła Linda Park. To możesz być pewna, że ktoś zacznie obmyślać plany związane z tobą. Zabójcze plany. Tak, i mamy tutaj tajemniczą postać z kobrą na ręce. Za chwilę kobra atakuje. Oprócz tego jeszcze mamy kilka innych pomniejszych wątków. Jeden wątek jest związany z godziną zero i o tym warto w tym momencie nawet wspomnieć, ponieważ w pewnym momencie ucina się fabuła i mamy informację ciąg dalszy w godzinie zero. To jest uzupełnienie treści komiksu, więc ze sobą mocno korespondują. Jak ci się czytało ten komiks, wiedząc o tym, że godzina zero jest tutaj też i ważna? Można nawet powiedzieć, że niezbędna w pewnym momencie. Wiesz co, jakoś nie odczułem tego za bardzo, bo miałem wrażenie, że to jest taki, wypełniasz to może złe słowo, ale bo to jest ten time, dodatek do tej głównej serii godziny zero. I on troszeczkę pomieszał w życiu Wallego, bardziej Wally sobie określił, przypominał pewne rzeczy. Natomiast ja miałem wrażenie, że on troszeczkę wrócił odmieniony. To był jako ten, powiedzmy, efekt tej godziny zero, ale nie było mi, dla mnie, nie czułem takiego strasznego braku, że muszę coś koniecznie doczytać, żeby mieć pełny obraz sytuacji. Nie wiem, jak u ciebie było. Dla mnie nie miało aż to takiego znaczenia po prostu. Mogłem to znać, tą godzinę zero, mogłem nie znać, tym bardziej, że no niestety nie pamiętam całości tego komiksu i tak troszeczkę kojarzę, co tam się działo, ale głównej fabuły nie kojarzę. Ja przygotowując się do tego materiału, ściągnąłem po godzinę zero i poprzypominałem sobie, wertując poszczególne strony, o czym to było. Nie potrzebowałem też aż tak bardzo sięgać po tamtym tom, jednak czuć, że one ze sobą korespondują, że jest to dosyć ważne. Mamy też i znaczący symbol, logo, o którym też wspominaliśmy wcześniej, godzina zero. Sięgając po Flasha zabójczą prędkość, warto mieć też i tamten komiks, że one jednak stanowią jakąś spójną całość. Patrząc właśnie na godzinę zero, tutaj nawet mamy i wzmianki. Mamy Starmana, Flasha, właśnie ta okładka widnieje w zabójczej prędkości. Naprawdę całkiem dobrze mi się czytało ten komiks, ja mogę go szczerze polecić. Nie jest jakiś, nie wiem, jak Superman 4 pora roku, że ja muszę to mieć, ale przyswoiłem sobie ten tekst. Ma swoje wady, jedną chyba z moich takich największych wad to jest niepotrzebne zaproszenie ulubieńców DC. Chociaż z drugiej strony, no wiemy, że to się jakoś tam ze sobą też i musi współgrać, musi korespondować. Ale ta końcówka moim zdaniem dobrze by sobie poradziła bez wiadomo kogo. Właśnie to ja się z tobą akurat, ponieważ dla mnie to było logiczne, że oni się tam pojawili. Tutaj, jak mieliśmy, nazwijmy to, globalny kataklizm, logiczne było, że inni bohaterowie w swoim rejonie, w swoim miejscu, gdzie są, zaczną działać. I to było właśnie tak delikatnie wspomniane, że oni widzą, że coś się dzieje, zaczynają reagować, a nie byli tak na siłę w moim zdaniem, tylko po prostu takie rozszerzenie, pokazanie, że coś jest. Dobra, to jest twoje zdanie. Dla mnie oni tutaj wystąpili epizodycznie, bardzo gościnnie, no. Raz się pojawiają i koniec, więc dla mnie to jest niepotrzebne. Ale okej, każdy ma swoje. Natomiast okay. Co mi się jeszcze bardzo podobało, jeden malutki wątek, oczywiście też za dużo nie zdradzę, ale w pewnym momencie Wally West opowiada swojej cioci o pewnych wydarzeniach. Nigdy o tym nie rozmawialiśmy, ale ostatnio trochę o tym myślałem i to wspomnienie musiałem mieć jakieś 9 lat. Do tego czasu moi rodzice zdołali już przekonać mnie, że nadzieje i ambicje są dla marzycieli. Wtem którejś nocy ktoś wkroczył w moje życie, powiedział, że jest moim krewnym, wujkiem czy jakoś tak.
Rozmawiał ze mną, powiedział, że wie, co czuję i coś mi obiecał. Co obiecał, to przeczytacie sobie już sami. Tak, no, to był dobry motyw, faktycznie, to pamiętam. Pamiętam, że to się tam przewijało i to było jeden z takich fajniejszych punktów po prostu. Tak. Ogólnie, jeżeli to mogę jakoś podsumować, to miałem bardzo fajne postacie poboczne. Jestem zaskoczony. Bardzo podobała mi się postać Lindy, która nie była tylko damą w opałach, ale po prostu w razie potrzeby brała sprawę w swoje ręce, działała. Nie było po prostu tylko ratujcie, ratuj mnie super bohater, tylko ona konkretna, pomysłowa. Od razu skojarzenie z Mary Jane z epików Spidermana. Mhm, dokładnie. Od razu po prostu. Charakterna babka. Podobała mi się tam postać Piet Pipera, nie pamiętam jej imienia. Gościu, który był zreformowanym złoczyńcą, który był tam ich gadżeciarzem, który robił jakieś tam sprzęty. Czyli też mamy jakąś ekipę postaci pobocznych, która gdzieś tam się przewija. Iris była trochę krótko, ale też spoko. Podobał mi się Impuls, czyli ten Bart Allen też właśnie różnica charakterów. Fajnie było pokazane, jak on jest impulsywny i ksywka idealnie pasuje do niego. I w sumie w taki sposób możemy skończyć, aczkolwiek nie obyło się też i bez błędów. Dwa takie błędy znalazłem. Słuchajcie, mamy spis treści. Pierwszy błąd, nie wiem dlaczego, ale tutaj nie ma numeracji w zabójczej prędkości. Po prostu zapomniało im się dodać numerację. A drugi błąd, i ja tutaj się dłużej zastanawiałem na tym, o co chodzi. Mamy przebłyski z przeszłości. Flash 0, październik 1994. Natomiast w opisie mamy tekst we wstępie. Najwyraźniej podobieństwo to uwidoczniło się w październiku 1999 na łamach Flasha 0, numeru powiązanego z eventem Godzina 0. I tak się zastanawiałem, o co chodzi, to w końcu 99 czy 94. No, ja już takie też i błędy gdzieś tam widziałem we wcześniejszych tomach, ale no, chcę pokazywać, żeby jednak ta korekta była staranniejsza. Tak, to powinno wyłapać korektę po prostu, żeby była spójność wewnętrzna, że tym bardziej, że to nie jest aż takie trudne do wyłapania. Polecamy ten komiks? Tak. Tak. Ja jeszcze dodam Godzinę Zero. Warto też i ten komiks przeczytać, jeżeli się podobała zabójcza prędkość. Dzięki Szymonie za mile spędzony czas. Ja również dziękuję za pogadankę. I wam również dziękuję za mile spędzony czas. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.